Siema, siema, tutaj Kungu, witam was już w kolejnym 15 czy 16 odcinku, chyba 16 odcinku z The Walking Dead Season 2. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek z The Walking Dead. Zapraszam, zobaczcie, co się wydarzyło. Co się wydarzy właściwie. Bo jestem strasznie ciekawy. Wiem, że pewnie wy też byliście i musiałem zakończyć ten odcinek, no ale cóż, już jesteśmy z powrotem. Now I'm gonna walk up to you nice and slow. You're gonna give me the gun, okay? Why are you doing this? He didn't give us any choice. Он злой человек. Злой человек. I'm sorry, Clem. Just give me the gun, Clem. Nie. I'm not gonna hurt you. I'll shoot. Dlaczego mi się wydaje, że Arvo do mnie strzeli i mnie zabije? There we go. Nie oddawaj mu broni. It's fine. Just... Co za kutas? Prosto w serce. Ty suko. Przypomina mi się te... Co jest? Nie, to jest niemożliwe. Nie. Niemożliwe. Nie. To mi się teraz przypomina, prawda? Dlatego, że ten... Duck? He's bit. Nie, no nie. To teraz mi się, jak umieram, to mi się to przypomina, prawda? To nie jest to, że to był sen. Wiem to. Ken, jak wygląda? I feel bad. Why? I called him a crybaby when I hid the bug in his pillow. Oh, that's okay, honey. You didn't mean it. Co tu się dzieje? Lee? Hmm? Why did Lily do that to Carly? I don't know. She was sad, Clem. That can make people angry. No ale prawda, że Lily przesadziła wtedy totalnie, więc... That's a dumb reason. You're right. It is. Clem, people don't always make sense. How come? Because bad things happen to everyone. And it's hard to keep being yourself after they do. Like Kenny. Do you think we should have let Lily stay? I don't know. I don't either. I don't know if we did the right thing. How can you tell? Well, it's not like math, Clem. Sometimes there just isn't the right answer. I hate math. Me too, sweet pea. But part of growing up is doing what's best for the people you care about. Even if sometimes... That means hurting someone else. I don't want to hurt anyone. It's not that easy. I'm scared, Lee. What can I tell you to make it better? That it'll be okay. It will. Tak nie będzie. Better, Clem? I wiemy o tym doskonale. Everything's gonna be all right. Ale co to było? Czyli my sobie wspominamy? Czy to rzeczywiście był sen? What the fuck?
Now let's try to get some sleep. Okay, Lee. O rany, jakie to jest dziwne. I co, i znowu wrócimy do tego, prawda? Jestem pewny, że znowu wrócimy tam. Old Dark Knight, wiedziałem. Jedziemy samochodem. Z Kenim? I z Bonnie. Nie, z Jane. O, shit. Zajebiście. Tego, co się stało z tamtymi, nie? Pewnie ich zabił. Głupi penis z tego Arvo. Ja pierdolę, przecież już oddałem broń. Clem. Oh, thank God. You passed out from the shock. What happened? That piece of shit Rusky shot you. To akurat wiem. Run the truck to keep you warm. How do you feel? It hurts. Couldn't find the bullet. Must have gone clean through. No i to tyle dobrego. You'll be fine. Those sons of bitches. I mean, I expected it from the Russian, but Mike? No właśnie, dokładnie. I didn't think they'd go that far. Yeah, well, who would steal our food and shoot a kid? We never should have thrown in with trash like that in the first place. I can't believe they did that. I don't think they knew what they were doing, except trying to get away. Yeah, well, they're gone now. Good fucking riddance. Właśnie. Now that Clem's awake, we should talk about where we're going. We're headed north. What, to find Wellington? You sure talk a lot of shit, but you got a better plan? We head south, back to House. Carver's camp? The fuck kind of plan is that? I think Bonnie said there was more formula back there. And we actually know where it is. And it was overrun by a damn herd. Wellington's out there. Myślę, że pójdziemy ten. Clem, you can't be falling for this. She made up her mind, Jane. Clem, please. This is suicide. Why don't you let her think for herself for once? Why don't you? Me? Look, even if there is some place up here, it could take us weeks to find it. We could get back to House in a day. Tell you what, we can turn around just as soon as you pry this wheel from a cold, dead fingers. Cholera, to jest strasznie ciężka decyzja. Let's play a game, Clem. I spy with my little eye an asshole. Your turn. Grow up. Go to hell. I'll pull this fucking car over. Go ahead. You want to die out here? Better than waiting to die next to you. Nim pojadę. Children. Me? I couldn't see the damn road. Bet you're having trouble seeing a lot of things these days. You shut your fucking mouth. I am done playing games with you, Jane. Fuck you. You don't know a damn thing about me. Oh, I know exactly what you are. Nothing. Nobody cares about you, and you don't care about nobody but yourself. That makes you. Przejmuje się mną. What is it with you? It's your family, right? Don't. It is, isn't it? I'm warning you, you little shit. You're just another type A asshole trying to save a bunch of dead people. This isn't the time for this. No, this is exactly the time for this. You nie może jak jedziemy. Shut your mouth about my family, and I will fucking end you. Jesus Christ, I'm so sick of this wounded warrior crap. Just pull over. I can't take this. What? Running away again? What a fucking shocker. In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita got bit, Kenny? What on? Where were you? I was there. I couldn't. God damn you, I love that woman! Nobody who died is anyone's fault. We all wanted to be together and it just went bad. But we owe it to them to try to make the best of this. I'm sorry, Clem, but I can't put up with this bullshit anymore. Oh. The feeling's mutual. You know the thing about people like you, Kenny? You're just a bomb waiting to go off. Everyone talks about you behind your back because they're afraid of you. That ain't true. Mike, Bonnie, Sarita. Sarita? Czy ja wiem? Everyone around you knows that sooner or later, they're gonna end up dead. Sarita knew it, I know it, and so does Clementine. I told you not to talk about my family! Fuck you! You fucking piece of shit! Go to hell, you son of a bitch! Jesus! No właśnie. Ło, udało się. Fine. How's AJ? He's fine. You sure? Yes. Clem, you all right? Yeah. Kenny, I'm. Już myślałem, że się w to wpierdzielimy, ale jest git. Go around. One of them might have diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice.
When I holler, it's okay. Drive up closer. Anything happens, I'll try to meet you there. All right? If you're going, go now. Kenny! Okay. Fucking asshole. God! I can't do this anymore. I'm serious, Clem. I tried, but I just can't. You're both losing it. Clem, everyone's like that. Ja nie. No ale coś w tym jest troszeczkę prawdy. We could leave. Right now. Are you serious? What about AJ? Look, I know you're close to him, but Kenny would never let him go. This is our chance, Clem. Don't you ever want to know what it's like to live your own life? Oh shit. Uciekamy. It's snowing. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck. Get us out of here. I don't know how to drive. See that pedal on the floor? Step on it. Ale nie za mocno. Co ja robię? Co ja robię? Fuck! What the fuck? Get out of there! The door is stuck! Shit! Dobra. There are more of them! Move! Dobra, wypierdzielam stąd. Ja pierniczę, a co z Kenem? Hurry! Jane, hurry! Tam. O ty suko. Dobra, ja mam pistolet, jest git. Spokojnie. Klem tam poszła. A tam jest Kenny, tak? Co jest? Jesteśmy w dupie, wszyscy teraz poumieramy. Ja pierdzielę. Muszę wrócić do tego samochodu, czy coś, nie wiem. Ja pierdzielę, może znowu gościa się natrzeć tym? Po co mam strzelać? Nie będę strzelał. Nie powinienem mnie zauważyć. Aha, okej. Okej, to było spoko. Ja, myślałem, że dam radę sobie przejść tak po prostu. Tak po prostu, no ale... Niestety. Dobra, spoko, damy radę. Tylko tym razem gościa zastrzelę, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się. Myślałem, że właśnie jak strzelę to będzie źle, bo oni wszyscy się nagle odwrócą i tyle z tego będzie, a tak to wiecie. Tak to się przemknę niezauważony czy coś w tym stylu. Niestety nie wyszło tak dobrze. Dobra, idziemy dalej. Jakbym się nim natarł, byłoby bardzo fajnie. A, ja mogę chodzić na boki w ogóle. Pozdro. Mogę pójść tam. To mnie donikąd nie zaprowadzi, ja powinienem zostać w samochodzie. Ja powinienem zostać w samochodzie, wiem, że ja chcę ich szukać. O rany, wszędzie są ten, ale nikogo znajomego. O ja pierniczę. Tam ktoś był. Jakiś kamień. Nie wiem, wejść, schować się za kamieniem może? Od tego śniegu, bo śnieg chyba wali od z jednej strony, to może jakoś da radę się schować. Dawaj, Clem. Powinienem wrócić do tych samochodów, cholera, ale gra mi nie pozwoli, więc to jest ten ból. No trudno. W takim razie chodźmy dalej szukać. Na pewno szwendacz, ale chyba nie ma co do niego strzelać, tak mi się wydaje. Nie chcę znowu skończyć tak samo, że... O rany. Zaraz zamarznę. Wchodzę gdzieś, jakiś budynek. Jakaś knajpa, zajebiście. Przynajmniej na mnie nie pada teraz. Wejdźmy do środka. Nic nie widzę, ale kliknąłem. Zobaczyłem wejść do budynku i mogę wejść. Więc idę. Wchodzę i help me! Tak będzie najlepiej.
wchodzisz tam, Clem? Bo ja w ogóle kompletnie nie... A dobra, już teraz trochę widzę, co się dzieje. Troszeczkę, ale bardzo, bardzo mało, nie? Kindly stop for me. Odblokowane osiągnięcie, nie? Jane? Kenny! Kenny! You all right? Yeah. Where is he? Where's the kid? He's with her. You left him with her? Jane? Ja pierdzielę, Kenny, ogarnij dupę. Jane! Ona wróci. Idzie, 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 idzie. Bez dziecka? Wait. Zostawiła dziecko. Ona nie ma dzieciaka. Jane, you okay? Nie ma dzieciaka. Jane, where is he? Oh my god. Ja pierdolę. He's... Przemienił się, zamarzł i się przemienił. Dlaczego Kenny jej zaraz przypierdzieli? A nie. Not again. Not again. Co się stało? Look at me. No matter what happens, just stay out of it. Okay? Just trust me, Clem. I don't understand. On ją zacznie bić. Ona to wie. Tak mi się coś wydaje, że zaraz będzie grubo się działo. Jest opętany. Jane, get out of here, Clem. Now. Get out of my way. Kenny. O kurwa. Kill a fucking child. I didn't kill him. It was an accident, Kenny. O kurwa. Shut up. I'm warning you. We can't kill each other. Not after all this. We're all that's left. Stay out of this, Clem. Clem, stay back. O ja pierdolę, ona go zabije. On ją zaatakuje, ona go zabije. Don't you come near me, you son of a bitch. O ty suko. The fuck up! Fuck you! O w dupę. Stop, please! On ją dusi. Let go! Kolano. Dobrze. Przestań! O ja pierniczę. This is all your fucking fault. Ogarnijcie dupy. Just go. I ain't going nowhere. Fine. Fucking psycho. This is on you. Co ja mam tutaj robić? Powstrzymać. O shit. Się pozabijają w pizdu. Stop! It's over! Listen to me! O kurwa. Fuck! Mogę ją pchnąć. O fuck, ja pierdzielę. No i chuj. Powinienem interweniować jakoś. Coś mi się tak wydaje. Nie. Dobra, to ja chyba powstrzymam Kennego. Tak mi się wydaje. Zabiję Kennego. Będę musiał zabić Kennego. Ja pierdzielę. Będę musiał zabić Kennego. Ale zrobię to. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ale odjebało mu totalnie. No i teraz za muzykę dzięki w najlepszym momencie. Are you okay? Yeah. Yeah, I think so. Ja pierdolę. Jane miała rację, że w końcu mu odpierdoli i to tak ostro. Clem. On jeszcze żyje.
You made the right choice. I let you down. I let everyone down. Just hang on, Kenny. Please. No. No, you're better off without me. We almost made it. We were close, weren't we? I thought I wanted this. Asked for it so many times. Now that it's happening, I'm scared. It's okay, Kenny. You're going to see Kutch and Duck. You're going to see them again. Oh, you're always good for a smile. Żyje! O ja pierdolę! Ja też się spodziewałem, że ono zamarzło i się zamieniło w coś tam, a ona po prostu go zgubiła. Został w samochodzie? Co? Jakim cudem został w samochodzie? Ona to zrobiła specjalnie? Ona to zrobiła specjalnie. Are you okay? He's alive. I understand if you're upset. Ty suko. He's never in any danger. I was just going to try to talk you into coming with me. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Look, Clem, I'm sorry. I didn't think Kenny would go that far. But it's over now. We're all safe. We're going to be okay. It was a stupid I should never have lied to you. But I thought it was the only way you'd see. Sam Kenny przejrzał na oczy, więc... Kenny, you have to forgive me. Please. We can just leave all this behind us. Please. I did it for you, Clem. For us. A co będzie, jak nic nie zrobię? Come on. Let's just put all this behind us. Nie wybaczę jej, ale pójdę. Znaczy, wybaczyć, nie wybaczyć, nie? Co to znaczy? Oh, wow. Dziewięć dni później. Co będzie 9 dni później? Będziemy tam u Carvera? Tak mi się wydaje. Tak. Can't see much from here. Come on. Ciekawe, czy ktoś tutaj jeszcze jest. To ten skurwysyn? Czy... A nie, to Carver. Ojeny, to oko. Damn. I don't know how you were able to watch that. I'm glad I did. Here's the food. Clem, this formula. Bonnie was right. The greenhouse is in good shape. You know, maybe we should stay here a while. See how it goes. Co jest? Ktoś tam jest. Clem. Kto tam jest? Come on. Kto to jest? Nie znamy ich. This your place? Yeah, it is. Really? Yeah.
Why? We need help. My boy, he ain't doing so good. What's wrong with him? Look, don't worry. He ain't bit. Just hungry. We've been walking for weeks. Mamy wpis do jedzenia, ale... That's your kid? Where you girls been? Why do you care? Whoa, I didn't mean nothing by it. You don't want to know. Yeah, sure. We're all walking a tough road. Keep your eye on him. This place needs a lot of work. Yeah? Yeah, we could help you. There's not that much food left. Mało jedzenia mamy? We won't make it another night out here. Look, I know you don't know us, and I know a lot of people out here say a lot of things, but I'm asking you, as a father, please, don't turn us away. I don't know, Clem. They could be anybody. Do we really want to go through this again? Myślę, że zaryzykuję. Please. Come in. Thank you. Mam nadzieję, że nie okażą się tacy zdradzieccy jak Bonnie na początku. Zresztą na końcu też, jak zresztą było widać. This place is a mess. And I don't know how long that food will last. I'm not sure about anything anymore. It's not much. But we'll make it better. Może damy radę. W trzecim sezonie. Just keep your eyes on him. We'll be fine. Nagle. Hu-tu-tu-tu-tu i nas zabiją. Shit. No tak, wchodzą tutaj takie rzeczy od razu. My name's Patricia. Jane. Thank you, Jane. Don't mention it. Thank you so much. Of course. No ma pistolet, no ale co z tego? To, że ma pistolet, nic nie znaczy. Kuchat. Yeah, thanks. Teraz nam się kojarzy z Lee, nie? Koniec. Co nie dowiemy się, czy on jest... Nie dowiemy się, czy on jest... Kurde ten... Czy on jest w końcu zły, czy oni są źli, czy nie są źli. Koniec. Ostatnie wybory. Dobra. Wow. No dobra. Protected the baby. 84% ludzi ochroniło dziecko, tylko pytanie kiedy? Szczerze, bo to było jeszcze przed pomocą Luka? Przed pomocą Lukowi. Gdzie to było, ta ochrona dzieciaka? Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że ochrona dzieciaka to w pewien sposób priorytet był. Więc nie wydaje mi się, żebym mógł tutaj zrobić coś innego, ale szczerze mówiąc nie pamiętam tej sytuacji do końca. Więc trudno mi, naprawdę trudno mi powiedzieć. Tutaj ryzyko, went to help Luke. No, ja stwierdziłem, że jednak nie podejmę ryzyka, chociaż później zrobiłem coś kompletnie debilnego. No i zrobiłem coś kompletnie debilnego, tak? Czyli zacząłem bić tym pistoletem w to i wpadłem do wody, co było głupie. Ale to nie tego się tyczy. Tutaj jest podjęcie ryzyka podejścia do Luka. Wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, że tego nie zrobiłem. Co prawda później spierdzieliłem podobnie, bo zacząłem tym pistoletem, ale i tak dalej zrobiłbym dokładnie to samo. Tylko później bym nie bił tym pistoletem. Loyalty. Asked to live with Mike. Że co, że 95%, 94% nie zapytało o odejście z Mike'iem. Mhm. No tak, aha, okej, okay, dobra, to było wtedy, gdy oni byli przy samochodzie.
Tylko 6% ludzi zapytało się, czy mogę jechać z nimi. Więc, wow, spoko. Nie spodziewałem się, znaczy, spodziewałem się czegoś takiego, że raczej bardzo mało ludzi to zrobi, więc myślę, że to jest raczej okej. No i 70% ludzi zabiło Kennego. No cóż. No cóż. Zabiło Kennego, no co ja mogłem zrobić? Taka prawda, no mogłem odwrócić wzrok, jak i Kenny mógł zabić Jen, nie? I z Kennym... Później Kenny pewnie by znaleźlibyśmy to... Ten, ale on i tak już był rozwalony, miał rany w brzuchu, mogliby obaj zginąć, nie wiem jakby to się potoczyło. No ale wybrałem jak wybrałem, stwierdziłem, że zabiję Kennego. Tutaj friendship. In the end, who are you with? Aha, i 37% zostało z rodziną. Tak? Are with Jane and the family. Aha, czyli 77% ludzi zostało na koniec gry z Jane i z tą rodzinką. Spoko. Czyli w sumie całkiem sporo, chyba całkiem popularne zakończenie, tak mi się wydaje. Bo ich jest na pewno kilka, więc jeśli aż 37% ludzi wybrało to zakończenie, no to wydaje mi się, że to całkiem popularne. Ale możliwe, że jakoś się mylę, że to tyczy się tylko tej rodziny na przykład, ale nie wiem. Więc... Poczekaj jeszcze chwilę. Więc... No mówię ci, poczekaj jeszcze chwilę, mamo. Ja pierniczę. Więc... no tyle. Więc dobra, to było na tyle. Jeśli chodzi o całą tę serię. I... No... Dzięki wam za to, że oglądaliście tę serię. Ja to sobie może nie będę klikał continue, bo zaraz poleci jakaś muza. Zaraz zobaczymy, czy tam czegoś przypadkiem nie ma. Pewnie będę musiał wyciąć napisy. W każdym razie strasznie, strasznie wam dziękuję za to, że oglądaliście ze mną tę serię. I... no i tyle. Dzięki. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. I mam nadzieję, że niedługo już wyjdzie sezon trzeci. I oczywiście sezon trzeci przechodzimy, jak tylko wyjdzie. Dobra. Siema. Thank you.